Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam trzy największe bugi w FS, no ogólnie w serii FS-a, czyli Farming Simulator. Ogółem to jest już część druga, ponieważ tutaj część pierwsza była no już dobre, nie wiem, 5 miesięcy temu. No to zrobiła ona rekordowe wyświetlenia, o kurde, ale się wtedy cieszyłem. Nieważne, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, a my... Ja już nie przedłużam i zaczynamy ten oto odcinek. A więc mianowicie, pierwszym bugiem, który pojawia się na naszej liście, jest bug, który nawet pisaliście mi w komentarzach pod odcinkiem z tunelem, że niby można przyjechać do ściany ciągnikiem, nie wiem, autem, byle czym i można po prostu wysiąść i voilà, znajdujemy się po drugiej stronie. Tutaj nie możemy już pójść w ogóle. No i po prostu jesteśmy uwięzieni po drugiej stronie, poza mapą właściwie. Ale czy tak do końca poza mapą, to nie wiem, ponieważ w prawo za daleko sobie no, nie pójdziemy, ponieważ twórcy Farminga to chyba musieli przewidzieć i chyba nam zabronili, bo no dalej po prostu nie pójdziemy. Jesteśmy uwięzieni pomiędzy dwoma ścianami w takim jakby tunelu, widzicie, prawo, lewo, o tu się nawet zbugło, o nie mogę wyjść z tego w ogóle, zostaje mi się tylko takie oto chodzenie. I przy okazji mamy tutaj jeszcze jeden glitch, który zniknął, a mianowicie, o mamy ten glitch, tutaj jest jeszcze ślad od samochodu przejechany po ścianie, to jest taki bonus, więc przechodzimy do następnego glitcha. Na pewno też jednym z glitchów w tym oto farmingu, nie wiem czy też tak jest w 15, aż 15 tak chyba nie jest, ponieważ nie można chwytać przedmiotów, ale tej pamiętacie odcinek, który nagrałem też z 8 miesięcy temu chyba, o tym jak latać bez modów w farmingu? Otóż tak, to też jest oczywiście glitch, ponieważ możemy sobie latać takim oto kawałkiem drewna, przód, tył i to dosyć śmiesznie wygląda. Tam jest cień drewna, naszego cienia nie ma, więc to też jest pewnego rodzaju glitch. No i ostatni glitch na dzisiejszy odcinek jest oczywiście tutaj, macie zaznaczony. Jeżeli w farmingu byle jakim po prostu odwróci Wam się wełna do góry nogami, to zamiast ona stać na sobie, ona po prostu wpadnie nam w jakby w podłogę. Ona nam po prostu wpadnie w podłogę i widać, że tutaj teksturą jest jedynie tutaj te górne dwa piętra, czyli środek i góra, są to piętra, które są jakby teksturą, a to ostatnie piętro, co jest na dole, jest jakby złączone z paletą i to nie jest tekstura. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o glitche w farmingu. No a więc witam w podsumowaniu, tak uprostował nam się odcinek do końca. Wejdźcie w opis, obejrzyjcie sobie nawet tą serię, bo fajnie to było sobie przypomnieć, jak to było kiedyś w FS-ie. Ogólnie to była druga część bugów w FS-ie, w serii FS, więc no jeżeli macie propozycje, to piszcie w komentarzu, to zrobię trzecią część, no zobaczymy. No i co, i subskrybujcie, ja się z Wami żegnam, co tu więcej gadać, cześć, na razie.